Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie moi drodzy w nowym odcinku na Kveto Media. Dzisiaj w serii inwestory porozmawiamy sobie o gospodarce, ekonomii i inwestowaniu. Jak zawsze, wróciłem z wakacji. Byłem w Hiszpanii. Bardzo lubię tam chyba jeździć albo tam po prostu są deptaki, można z wózkiem jeździć, więc pasuje to pod właśnie dla takich rodziców młodych jak ja. Opalony jestem jak widać, jeszcze bardziej jestem ciemny, niż zwykle, co jest jak widzicie można. Można. Słuchajcie, byłem w Hiszpanii i to co chciałem wam powiedzieć, to turystyka nadal leży, nadal leży turystyka 10 od 10 do 20% tego co było rok temu. Mam nadzieję, że teraz będzie to lepiej wyglądać, ale jest, jest źle, jest bardzo źle, a tego się nie da nadrobić. Ale to już nagrywałem o tym odcinku, jak o Hiszpanii, o Turcji czy o innych jeszcze krajach, gdzie turystyka jest bardzo ważna. No ale dzisiaj też my mamy wyniki. Koniunktury gospodarczej w Polsce, a zakwaterowanie i gastronomia nadal, nadal u nas leży, e, otwierają gospodarkę na koniec maja. Więc gratulacje, na przykład siłownie otwarte 29 maja, e, fantastyczny news. Tylko, że już mniej karnetów się zazwyczaj sprzedaje w, w lato, bo ludzie wtedy sobie trenują na zewnątrz, podróżują i tak dalej. Więc tak to właśnie wygląda z gospodarką. No, ale no, oczywiście, zacznijmy moi drodzy od tego, że na rynku obecnie dominuje żart że według mnie to jest żart. Czuję się jakbym grał w pokera znowu i miał asy, króle, bardzo mocne pary na ręce. I grał z ludźmi, którzy wchodzą jolo. Z 7-2 Off-Suited i 2-3 off suited, a ja mam po prostu As Król, Asy damy, Jobki, gdzie zawsze gdzieś tam, mam większą przewagę przed flopem, a czuję się teraz po prostu tak, jakbym grał. No, I i nie, nie dziwię się, że też tiltuję w ten sposób, bo mnie to męczy, że, że tak się dzieje na rynku, że osoby, które się uczą, edukują w tej kwestii, tak naprawdę mogą zarabiać o wiele mniej pieniędzy niż osoby, które. Jolo, rzucamy. Ale najpierw zacznijmy moi drodzy od tego intro. Przypominam właśnie, że ja nie jestem ekspertem. Moi drodzy, wszystko co robię tutaj, to się po prostu uczę. No i też zapraszam Was do edukacji razem ze mną. Tutaj na XTB mamy, ja to bardzo Wam polecam tę działkę edukacji, bo XTB robi naprawdę dużą, dobrą robotę dla edukacji polskich inwestorów, spekulantów. Ja właśnie przymierzam się do kursu analizy wolumenu mycielsko Siódka, Na pewno pamiętacie ten odcinek ostatnio, który nagrywaliśmy razem i bardzo Wam się podobał, więc, więc fajnie. Polecam Wam bardzo serdecznie zacząć. Linki są w opisie, jak zawsze, do naszego partnera Ixseba, któremu zawsze bardzo dziękujemy za wsparcie budowy mediów wolnościowych. I teraz, tak, dlaczego sądzę, że żart na rynku? Oczywiście, pewnie już wiecie, krypto. No, o nazwie Dogecoin, Dogecoin, czyli Dogecoin, w zależności od tego, jak to wymawiacie, moi drodzy, króluje obecnie wszedł na czwarte miejsce na CoinMarketCapie, według, według oczywiście wyliczenia, ja tam, wiecie, wartość tego kryptowalutu jest obecnie, według mnie, zero, ale MarketCap jest obecnie 84 miliardy, więcej niż General Motors, niż Ford, niż, nie wiem, i jeszcze setki innych różnych firm, które dostarczają prawdziwą wartość na rynek produkty, usługi ulepszają życie, są mniej warte obecnie niż właśnie wycena Dogecoina, więc to jest według mnie to jest straszna informacja dla rynku kryptowalut, gdzie są setki projektów które też będą ulepszać życie, a są obecnie mniej wyeksponowane i mniej popularne niż Dogecoin, Dogecoin. i to się skończy bardzo źle regulacją kryptowalutową większymi regulacjami monitoringiem kryptowalut i tak dalej, więc cieszenie się z tego że Dogecoin rośnie w takim 17 tysięcy procent w ciągu roku, czy tam 20 tysięcy procent w ciągu roku i że to niby ma przyciągnąć ludzi do kryptowalut? Nie, to będzie zawsze... Pamiętacie, jak ludzie będą mówić Ty jesteś youtuberem? A, to ten, jak ten Kruszwil, kamerzysta, czy tam Wapnia, który robił pranki z ukrytej kamery. Rozumiecie, o co mi chodzi, że zawsze ludzie będą postrzegać kryptowaluty ty, ty, tego Dogecoina, nie? Elona Muska, nie? Tak? To, to ten, co ten pompę zrobił przed Satura, Saturday Night Live nie? na jednego dolara. Tak, tak, tak. Nie, nie nie, będę w to inwestował. Nie, nie. dzięki wielkie, nie będę korzystał z swoich usług. Wolę tutaj system tradycyjny i tak dalej. skończy się właśnie większymi kontrolami i kontrolami na przykład płatności typu Monero i innymi właśnie tym, takimi krokami, które doprowadzą do tego, że cała idea Satoshi, który pewnie się teraz przewraca w grobie, bo to nie jest peer-to-peer peer-to-peer -peer cash system, tylko właśnie nawet nie store of value, ale um, aktywo spekulacyjne, to się przewraca w grobie. No, nie niestety. Ale w każdym razie to jest żart, według, według już wielu. Według mnie jest to żart, że teraz to się dzieje. Moi drodzy, mamy, mamy mnóstwo meme coinów mamy nawet kategorie z mema, memami, tokenami memami. Cam Rocket Crypto od porno, nie wiem, memowy, jakieś 1513% w ciągu 7 dni. Jak tam wasze inwestycje? Mamy jakieś Pepe Bolsy, Pemony, Garlicoiny, Bagiety, Shiba Inu, Akita, Dogelon on Mars, Elongate, więc Husky. Mamy kolejne tutaj. Ciao, ciao. I jeszcze jakieś, musimy mieć tutaj PooCoin. no oczywiście. Więc to wszystko obecnie rośnie. Ludzie się oczywiście rzucają, myślą, że powtórzą e, historię do na właśnie jakieś DogeLionie, Kitaino, Shiba Inu. Czyli nic tak naprawdę to nie oferuje realnego dla użytkowników krypto, e, dla użytkowników świata. tylko po prostu jest czysta spekulacja. Oczywiście niektórzy na tym zarobią, niektórzy zostaną z tymi tokenami na zawsze, które już nigdy nie odzyskają tej wartości. E, i, I trzeba po prostu. E, Uświadamiać, że to nie jest droga dla kryptowalu, która powinna być. My nie będziemy nigdy skorzystać z tego, to jest wyłączna spekulacja. I jako spekulant rozumiem, dlaczego to ludzie robią, tak jak na, lody, na lodach ekipy czy na klapkach. Lidla będą spekulacje, czy na książce Rafał Zaorskiego, rozumiem spekulacje, chęć zarobku, ale jeśli ja, ja jest się kryptomaksymalistą i chciałoby się, żeby ludzie korzystali z kryptowalut, kupowali, używali obok systemu obecnie działającego, a nie tylko, żeby wykorzystywać kryptowaluty, tylko żeby pompować się w normalnym systemie finansowym, jestem, jestem bardzo, bardzo niezadowolony z tego, co się dzieje, w którą to pójdzie i to się bardzo źle skończy, dużymi, dużymi regulacjami, ale to jeśli to sądzicie, że to jest żart, to ja wam powiem, że są też żarty na rynku tradycyjnym, bo to też jest, to też jest według mnie żart. Mieliśmy wczoraj dosłownie wystąpienie pani yy, Jelen, yy, obecnej sekretarz yy, skarbu, yy, powiedzmy Ministerstwa Skarbu, yy, która w czterech aktach wystąpiła, moi drodzy, jednego dnia. Pierwszy akt powiedziała no tam rano w, w Stanach, że musimy troszkę podwyższyć stopy procentowe, żeby zastopować przegrzanie ekonomii. E, więc e, mamy dalej, kolejną informację, że Biały Dom bierze pod uwagę ten wzrost inflacji bardzo poważnie, e, i już rynki zaczęły reagować wtedy, zaczęły spadać. I wtedy prawdopodobnie Joe Biden zadzwoni, Ej, Ale, co ty robisz? Nie, nie. Paweł mówi, Jelen, kochana moja, co ty tu robisz? Nie? Co, 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 co robisz tutaj z tymi, tymi stopami procentowymi? Bo ja mówiłem przez wiele lat, że nie będziemy podwyższać stóp procentowych do 2022 albo nawet do 2023 roku, żeby wspomóc ekonomię. Więc halo, co ty robisz? No nie? I mamy informację, kilka godzin później e, już pani Jelen mówi na. Na wystąpieniu o tam 16 czasu East Time już ma wystąpienie, i ona na tym wystąpieniu oczywiście mówi, że ona nie przewiduje albo nie rekomenduje podwyżki stopy procentowej. To też jest żart, moi drodzy, jak prowadzą urzędnicy politykę monetarną. W jeden dzień ona mówi, że powinniśmy podwyższyć, ale nie, ona ja nie rekomenduje, nie przewiduje. I, I to tak właśnie wygląda później na wykresach że już mamy, mamy tutaj spadki to mamy na tu jest wykres jednodniowy mieliśmy moi drodzy pokażę wam może na jakimś 15-minutowym jak mieliśmy, mieliśmy spadki tutaj właśnie tu było to wystąpienie na samym początku z z tymi podwyżką stóp procentowych a potem było wyciągnięcie i, i już mamy szpilę do góry dzisiaj też pewnie jak rynki się otworzą to to będzie 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 na zielono więc Uwielbiam te memy, gdzie jest wykres pokazany i po prostu twarze tych właśnie Pawela czy Jelen, którzy po prostu powodują, że rynki dalej lecą do góry. I nic nie jest w stanie ich zatrzymać. No i to jest żart, że wpływ ma takie właśnie wystąpienie. Jelen z, z podnoszeniem stawki, z stopy procentowej, a potem nie, jednak tego nie chcemy. I podejrzewam, że następne wystąpienia również będą. Nie, nic takiego nie było, nic nie, nic nie gadam. No i dla mnie to właśnie jest dobrze że pojechałem na te wakacje, bo dla mnie ten rynek to jest żart i wolę teraz być moją pozycją, jest po prostu brak pozycji i stać z boku, ponieważ sądzę, że obecnie jest rynek jest manipulowany w dwie strony. Że, że lepiej po prostu stać z boku i skupić się na jakimś biznesie, jakimś rozwoju, nowych sposobach na, na zarabianie pieniędzy, niż na bawienie się w rynki, ponieważ sądzę, że no i to, to, to nie jest normalne, co tu się teraz dzieje. I to po prostu ka każą cię za to, że, że chcesz uczyć, że myślałeś, że to jest bardziej racjonalny rynek, a to jest po prostu jakby Jolo granie w pokera any two. No i podobnie mamy na, na rynkach na rynku niemiecki czy nie wiadomo, mamy w tym momencie nie wiadomo sytuację na rynku złota czy srebra, nie wiemy w którą stronę obecnie rynki pójdą, czy do góry, czy, do, czy w dół, więc w takiej sytuacji no, ja stoję na przykład z boku, nie? I, I tak to wygląda. No, bo zobaczcie, mamy rynki ze swoją drogą, manipulacje na rynkach, wystąpienia cały tydzień, krok dzień po dniu są wystąpienia pracowników Fedu. I teraz jest, ja nawet nie wiem do dzisiaj, czy Fed to jest po prostu banda nieudaczników, urzędników, czy genialnych inżynierów finansowych, którzy pro, doprowadzą do jakiegoś endgame'u, do jakiegoś właśnie zmiany systemu bankowego. W każdym razie mamy też wyniki. Gospodarki polskiej, zaraz do tego przejdziemy. No i rynki całkowicie są odklejone od tego, co się dzieje w ekonomii, w gospodarce. Może ciutkę jest lepiej, według, według niektórych, albo tak jak ostatnio oglądaliście materiał wywiad z Emilem Kalinowski, no to on sądzi, że właśnie gospodarka idzie w bok i znowu nadal będą pojawiały się kolejne problemy na, na, w gospodarce i to się w końcu musi odzwierciedlić na wykresach. Więc tak, zacznijmy sobie o tym. To wszyscy oczywiście mówią, że już mamy wyjście, wyjście z problemów ekonomicznych, gospodarczych w Polsce, mamy przegłosowany fundusz odbudowy. No, zobaczmy, jak to właśnie wygląda w, w analizach, w ankietach. Mamy wskaźniki ogólnego klimatu, koniunktury według różnego rodzaju działalności. Są to wyniki za kwiecień 2021. Ja to często wam pokazywałem, jaka jest ogólnie, jakie są nastroje przedsiębiorców, którzy prowadzą przedsiębiorstwa w danej tutaj kategorii. I mamy nadal nie, nieodbudowane nastroje, no ale oczywiście jest lepiej niż analogiczny miesiąc. Ubiegłego roku, czyli kwietniu 2020, mieliśmy o wiele gorsze nastroje niż obecnie teraz są nastroje, ale nadal one nie są ultra pozytywne, a w szczególności na przykład cały czas nasze zakwaterowanie i gastronomia przeżywa nam katusze i to się nie odbuduje bardzo szybko to są staty już nie do zrobienia. Mamy jeszcze nie uruchomiony ten handel detaliczny na zadowalający poziomie. Oczywiście widziałem ostatnie odbicia handlu detalicznego w Stanach Zjednoczonych, które na kanwie stimulusą są, po prostu, był skok, skok handlu detalicznego. To co mogę Wam powiedzieć, to nawet budownictwo w tym momencie nie ma też takiego nastroju. Ja wiem, że dużo osób właśnie mówi o tym, że, że dużo się teraz, jest budów, jest, niedobory są różnych materiałów, czy na przykład wystrzał ceny drewna, polimerów, Przeróżnych, ale pamiętacie jak było z, ze szczepionkami? Najpierw była Krystyna Janda, która się zaszczepiła jako pierwsza, i ludzie mówili: Nie, co ty robisz? Nie, nie wbijaj się w kolejkę. I był niedobór tych szczepionek. Potem te, te szczepionki były tylko dla, no. dla starszych osób. A teraz moi drodzy, nagle była informacja, że 700 tysięcy. 700 tysięcy szczepionek gdzieś zaginęło, bo był nadmiar tych szczepionek. I tak samo będzie właśnie ze wszystkimi niedoborami na rynku. Pamiętacie, jak było z maseczkami na samym początku, że jedna maseczka 10 zł, nie? bo tak dużo osób właśnie wtedy pani prezydentowa przy łbice szyła i tak dalej. Wszyscy robili te maseczki, wszystkie te polskie koncerny, polskie gospodarstwa. Kurczę, jak to było z tymi właśnie, że polskie szwaczki, nie? że wiecie polki do, do maszyn i robić maseczki, te bawełniane, które, które nic nie dają, no, tak jak normalne też maseczki nic nie dają na przykład w przestrzeni publicznej. No to pamiętam, że wtedy było no, niedobory, masety, i tak dalej. Wtedy bardzo wysokie ceny płynów do odkażania, i tak dalej. Wysokie wyceny. Tak samo wtedy, w tym samym momencie, moi drodzy, jest, wydaje mi się, z surowcami, że jest, dobijamy, iść do tego szczytu, gdzie jest te, te trzymana podaż. I w którymś momencie pojawi się ten tarta, który będzie nadganiał produkcję, i będzie po prostu zbijał ceny, i ceny wrócą, i może za pół roku gdzieś po prostu do, do tego no, normalnych rynek dostarczy, dostarczy po po produkty. No i wtedy to się skończy. I mówienie o inflacji, bo nie jest to inflacja pochodząca z kreacji pieniędzy, i tak dalej, z inflacji według właśnie polityki monetarnej, tylko po prostu z tego, że jest niedobór produktów na rynku, i to zostanie zarzucone. I teraz po prostu Chiny mają swoje 5 minut, że zarabiają pieniądze. W każdym razie no, taka dygresja a propos e, koniunktury i tak dalej, no nie? i tych tych cen. E, mamy też, moi drodzy, ogólną sytuację ekonomiczną i gospodarczą kraju na pierwszy kwartał 2021 i to, co jest kurwa najgorsze. O, przepraszam, emocje, Bardzo was przepraszam za to, ale. E, no to jest jednak straszna rzecz, że mamy te zgony. 30 tysięcy więcej rok do roku zgonów. I, I to nie jest, moi drodzy, głównie spowodowane e, pandemią, tylko tym, że właśnie mamy ograniczony dostęp do do szpitali i niestety, ale to, to nie jest spowodowane wyłącznie pandemią COVID-19 ale tym, że nawet nie można zrobić sobie badań w którymś momencie, bo teraz tylko wymazy COVID, teraz nie możemy panią przyjąć na naszą, na naszą izbę przyjąć, bo musi pan, musimy zrobić pani wymaz antygenowy i tak dalej urodzenia żywe minus 5 tysięcy rok do roku wszyscy się spodziewali, że przez, przez lockdown będzie więcej urodzeń i tak dalej nie, nie ma urodzeń, ludzie, jeśli sytuacja ekonomiczna nie jest, nie jest pewna a ludzie jednak czasami wydają się nieracjonalni, to jeśli wchodzi o kwestie dzieci, to są racjonalni Liczą sobie, to jest kalkulacja, zimna kalkulacja i niestety tych urodzeń żywych mamy mniej. I liczba ludności rok do roku, stan w końcu kwartału. Moi drodzy, mamy minus 155 tysięcy e, ludzi rok do roku, i, i to, jest, to jest straszna sprawa, że nas po prostu Polaków jest coraz mniej. Tak, nas Polaków jest coraz mniej. No i jeszcze właśnie saldo migracji zagranicznej na pomysł stały było ujemne, więc jest nas po prostu mniej w Polsce. Dobrze, na tendencje społeczno-gospodarcze w pierwszym kwartale bieżącego roku nadal oddziaływała pandemia COVID-19. W niektórych obszarach sytuacja poprawiła się w porównaniu z obserwowaną rok wcześniej. Wpłynęły na to m.in. wyniki osiągnięte w marcu bieżącego roku, które były lepsze niż przed rokiem, kiedy wprowadzono pierwsze ograniczenia w życiu społeczno-gospodarczym. W marcu bieżącego roku wyrośnie umocnił się wzrost produkcji przemysłowej, przed rokiem notowano niewielki spadek. Przedaż detaliczna wzrosła po raz pierwszy od kilku miesięcy, była dużo większa niż w marcu ubiegłego roku, kiedy uległa wyraźnemu ograniczeniu. Podobnie jak w styczniu i lutym bieżącego roku, niższa niż rok wcześniej była natomiast produkcja budowlano-montażowa. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne i realne wzrosło. Mamy tutaj nominalny wzrost wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw około 6% na plus, realne 2,3%. Stopa bezrobocia rejestrowanego, co jest bardzo ważne, też wzrosła. Na daszboardzie gospodarczym tego nie widać. Obecnie nie jest aktualizowane. Polecam wam sprawdzić sobie ten dashboard gospodarczy GUS-u. Tam są nieaktualizowane informacje od października, września 2020, więc czekamy na aktualizację tych wszystkich wykresów i czy tam gospodarczych, ale no, no tak nie jest to aktualizowane. A jeśli chodzi o bezrobocie, no to, no to jest to dosyć ważne, ponieważ. Jeśli mamy przeciętne zatrudnienie spadające z każdym miesiącem, rok do roku, analogicznie mamy ileś tam tysięcy miejsc pracy mniej, no to oczywiście jest to presja deflacyjna, pomimo tego, że właśnie mamy inflację w Polsce 4,2%, to zobaczcie, liczba ludności się zmniejsza, zatrudnienie w przedsiębiorstwach spada więc jest dużo, duża presja deflacyjna i pomimo tej dużej presji deflacyjnej, lockdown, obostrzeń sprzedaży, detalicznej spadek to, to, to mamy bardzo dużą inflację, więc wyobraźcie sobie gdybyśmy mieli nasze państwo rozwijające się, nie? No, gdybyśmy mieli wiecie, ten booming ekonomii gdzie ludzie biorą kredyty rozwijają swoje przedsiębiorstwa zatrudniają o wiele więcej no to, no to jaką byśmy mieli wtedy, wtedy inflację nie? więc, więc jest, jest źle do mnie w Polsce to też oczywiście widać w wycenie na przykład dolara do, do złotówki, na chwilę obecną mamy 3,81 dolarze, sądzę, że do tych 4 dolarów znowu, znowu dobijemy, takie są moje przewidywania i tak samo sądzę, że w długim okresie złotówka do wszystkich, wszystkich innych walut krajów rozwiniętych będzie traciła, więc warto posiadać portfel, z, po prostu z, z inną walutą, niż złotówką, żeby się nie uzależniać tylko od tego, że, ha, jeśli macie możliwość, to w ogóle zarabiać w innej, w innej walucie, niż złotówka. Zachęcam do tego. Ja sam oczywiście w tym roku będę to próbował zrobić, żeby po prostu zarabiać stricte w walutach zagranicznych. Nie? Czasami coś tam, coś tam oczywiście potrafię zarobić w, w walucie zagranicznej, ale chcę, wiecie, dużą część tego, co będę zarabiał, zarabiać w walucie zagranicznej em, kraju, kraju rozwiniętego, a nie tylko właśnie konwertować. Polskie złotówki na walutę rozwiniętą. No i właśnie tutaj widać, mamy bezrobocie w końcu marca 2021. Zobaczcie, jak te mazurskie czy Kujawsko-Pomorskie, czy mam nadzieję, że tutaj będzie Grzegorz Brown, będzie naprawiał 9,2% podkarpackim. No i jest te bezrobocie rosnące niestety. I oczywiście mówimy tu od cały czas o bezrobociu zarejestrowanym, czyli tych osobach, które pójdą do urzędu pracy i się zarejestrują. Podsumowując, moi drodzy, chciałem Wam powiedzieć, że przypominam o zasadach, jakie tu po co powstało weto, żeby pokazać Wam, jak bardzo ważne jest Próba uniezależnienia się od państwa, od, yy, od korporacji, a to w tą stronę będziemy szli niestety, bo zauważcie, że teraz fundusz odbudowy, ileś tam miliardów euro na Polski, tak naprawdę pójdzie to w, w polskie korporacje państwowe, spo, polskie spółki państwowe, które będą spompowane jeszcze mocniej i ten kapitał będzie powodowało, że będą wyrzucać z rynku konkurencję i będą o wiele bardziej dominować na rynku, będziemy o wiele bardziej uzależnieni od danych właśnie korporacji. Ci prywaciarze pójdą pod but i niestety państwo i korporacji grające do jednej bramki razem, ramię w ramię, będą ograniczać naszą wolność, czy to gospodarczą, czy osobistą. I, no i nie widzę tutaj Innego rozwiązania na chwilę obecną. Oczywiście, jako akcjonariusze, możemy się tutaj, jako osoby, które nie, wiem, inwestują, oczywiście, możemy wykorzystać to i, i kupić akcje spółek, które będą właśnie tutaj beneficjentami tego funduszu, ale tak z ludzkiego, wiecie, takiego podejścia kowalskiego wolnościowce to nie jest dobre rozwiązanie. I no, idziemy w bardzo złą stronę według mnie. Gospodarczo i ekonomicznie. I ludzie, którzy nie inwestują, nie. Nie są bardziej świadomi ekonomicznie, będą bardzo cierpieć i będą biedni, po prostu będą biedni. I oczywiście można wykorzystać tą sytuację, ale trzeba to robić, cierpieć i grać po prostu z tym i pod to, co się wydarzy. Nie? Wszystkiego dobrego. Życzę Wam dużo szczęścia i pozdrawiam wam, Was bardzo serdecznie, dużo zdrowia. Trzymajcie się, cześć w tych trudnych czasach. Z rozkazu el nakazuje się dołączenie do Liberum, sprawdzenie linków w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij!